Nazywam się Leszek Budych. No, z wykształcenia jestem inżynierem budowy dróg i mostów, ale realizuję też swoje hobby. A tym moim hobby jest architektura mostów i obroniłem doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej właśnie na temat mostów wrocławskich. Stąd realizując swoją pasję, mogę się podzielić swoją wiedzą z Państwem. Proszę Państwa, w pierwszej części wykładu omówiłem mosty Wrocławia na znacznej przestrzeni czasu. Można powiedzieć od średniowiecza po czasy współczesne do 1945 roku. Było to 1000 lat historii mostów wrocławskich. W dniu dzisiejszym będę mówił na temat mostów Wrocławia, ale mostów współczesnych. No współczesnych, nie tych już z XXI wieku, ale począwszy od połowy wieku ubiegłego, czyli wieku XX. A niemal cofnę się jeszcze trochę do, niedługo będziemy mieli stulecie, kiedy we Wrocławiu opracowano pierwszy plan generalny miasta Wrocławia. To pierwszy plan generalny miasta Wrocławia został opublikowany w 1924 roku i był on podstawą do zmienienia prawa budowlanego. Prawo budowlane zmieniło się w 1926 roku. Jaki to miało wpływ na rozwój urbanistyczny Wrocławia, powiem troszeczkę później. Ale żeby opracować plan generalny rozwoju Wrocławia, władze miasta ogłosiły konkurs. Konkurs został ogłoszony 22 lutego 1921 roku. Zaproszone zostały do konkursu znane firmy architektoniczne, niemieckie i nie tylko niemieckie, bo również z innych krajów, które zajmowały się sprawami związanymi z urbanistyką miast. Łącznie na ten konkurs wpłynęło 40 projektów. Miasto podało odpowiednie wytyczne. Wytyczne były podane i w formie pisemnej, analizowano i oceniano pod różnymi względami. Bardzo ważne były te względy dotyczące urządzeń komunikacyjnych i głównych tras komunikacyjnych w mieście, no, który znacznie się rozwinie. Miasto przygotowało do tego konkursu ogólny plan Wrocławia z rozwojem takim terytorialnym planowanym na najbliższe lata. Ja pokażę kilka tych planów, które zostały nagrodzone i wyróżnione w czasie tego konkursu. W kolorze zaznaczam tutaj mosty, które były planowane do budowy na terenie Wrocławia. Szczególnie mosty tutaj na czerwonej linii to jest obwodnicy południowo-wschodniej, obwodnicy śródmiejskiej, w tej chwili realizowanej tak zwanej Alei Wielkiej Wyspy. Ale mamy na tym planie zaznaczone 4 mosty. Tak wyglądały kolejne plany, które wpłynęły na ten konkurs. I tutaj mamy mosty na kanale żeglugowym i kanale powodziowym, jak również na Odrze Miejskiej i Oławie. Kolejne plany pokazują również tutaj na obwodnicy południowo-wschodniej nowe obiekty mostowe, ale również od strony zachodnio-północnej most przez rzekę Odrę i obwodnicę. Kolejne plany, no bardzo ciekawe motta były tych planów. Motto gospodarność, zdrowie, piękno. Zaznaczone są tymi kropkami czerwonymi projektowane nowe mosty na rzece Odrze. Tu kolejny plan, wschód-zachód motto. Kolejny plan, który również pokazuje 3 mosty, oprócz tego mostu na Alei Wielkiej Wyspy i most przez Odrę, kolejny most na Odrze jeszcze przed śluzą bartoszowicko-opatowicką i most na zachód od centrum Wrocławia. I kolejny most, kolejny plan, również przedstawione są na tym planie nowe mosty. Jest on bardzo ciekawy, no, miał motto satelity, gdy pokazywał osiedla, które miały otoczyć te stare miasto Wrocław w formie takich satelit, czyli osiedli zamkniętych mieszkaniowych. I kolejny plan również z pokazanymi mostami. Tutaj są bardzo takie szczegółowe pokazane planiki w oparciu właśnie o te plany konkursowe.
również pokazane są mosty na rzece Oławie i rzece Odrze. To jest ciekawy taki plan, pokazuje projektowany pałac sportów, już położony na lewym brzegu rzeki Odry. I ten pałac sportów połączony jest z halą ludową, mostem, to jest kładką dla pieszych, a wyżej również widzimy nowy most w nowej sytuacji przecinający rzekę Odrę. Wyniki tego konkursu zostały przetworzone na opracowanie planów, generalnego planu Wrocławia i rozwoju Wrocławia. Ten plan opracował Fritz Bernhard w 1926 roku. Został on przyjęty do realizacji. Na tym planie mamy pokazany już Wrocław z wyraźnie zaznaczonym przebiegiem tak zwanej obwodnicy śródmiejskiej miasta Wrocławia z nowymi mostami na Odrze Miejskiej, Oławie, jak również mosty na wysokości zimowiska Barek Osobowice. Ja wiem, że nie tylko wrocławianie nas oglądają. Nie wiem, w jaki sposób przybliżyć tą sytuację na planie. No jest to miejsce, w którym w tej chwili współcześnie funkcjonuje most milenijny we Wrocławiu. Jest zaznaczony już szczegółowy ten plan. Plan był podstawą powiększenia terytorialnego Wrocławia. Tutaj na mapce, na takim planiku przedstawiam, jak wyglądało, jak się Wrocław zmieniał pod względem terytorialnym. Datami jest przede wszystkim taka data główna, to jest 1928 rok. Na podstawie nowego planu budowlanego władze miasta mogły podjąć decyzję o włączenie sąsiadujących terenów z Wrocławiem i największy rozwój Wrocławia nastąpił terytorialny właśnie w 1928 roku. Mamy zaznaczone to tym takim jasno-brązowym kolorem te dzielnice, które zostały dołączone do Wrocławia. Ten plan generalny decydował o tym, że Wrocław rozwijał się wzdłuż rzeki Odry, ale szczególnie na jej lewym brzegu, czyli tutaj na terenie południowo-zachodnim. W trochę mniejszym stopniu ten rozwój następował na terenach północno-wschodnich. No było to przede wszystkim związane z tym, że między rzeką Odrą a rzeką Widawą znajdowały się tereny podmokłe i no trudne do zasiedlenia w tamtym okresie. I w 1928 roku Wrocław zwiększył swoją powierzchnię niemal czterokrotnie, zwiększając również ilość mieszkańców miasta Wrocławia. Kolejny plan, który został opracowany jeszcze przed 1945 rokiem, to był plan, też generalny plan zabudowy Wrocławia z 1938 roku, opracowany przez grupę urbanistów miejskich pod kierunkiem Gintera Trauera. Gintera Trauera, który był początkowo konstruktorem, później się przekształcił w urbanistę, do bardzo znanego niemieckiego urbanistę, ale był on projektantem hali stulecia we Wrocławiu, jak również współpracował przy projekcie mostu Grunwaldzkiego, następnie był projektantem mostów uniwersyteckich, nowych mostów pomorskich. I na tym planie Gintera Trauera w 1938 roku, oprócz całkowicie już zamkniętej, pokazanej w kolorze czerwonym, jest przebieg obwodnicy śródmiejskiej, która zatacza już pełne koło, nie tylko tu od strony południowej, od wschodniej, przecinając Odrę i Oławę, od zachodu znowu Odrę i pełny krąg. Jest pokazany już przebieg zbudowany w 1936 roku autostrady Berlin-Wrocław-Gliwice i połączenie taką główną obwodową drogą autostrady A4 również z tą obwodnicą śródmiejską przed przeprawą przez Odrę i przez Odrę planowany był tylko jeden most. Był to 1938 rok. No wszystkim nam wiadomo, co się stało w 1939 roku, wybuchła II wojna światowa. II wojna światowa trwała 6 lat. Wojna się skończyła, to Wrocław zmienił całkowicie swoją sytuację, tą geopolityczną. Tak? Ziemie zachodnie zostały włączone do Polski. Ludność niemiecka została z Wrocławia wysiedlona. Jeżeli chodzi o taki początkowy okres,
to no, Wrocław był zasiedlany bardzo stopniowo. Jak w 1939 roku liczył przeszło 630 tysięcy mieszkańców, to pod koniec 1946 roku we Wrocław był zamieszkały przez niecałe 200 tysięcy, około 180 tysięcy mieszkańców. A przede wszystkim twierdza Wrocław była miastem mocno zniszczonym. Jeżeli chodzi o mosty odrzańskie, to te straty były dosyć minimalne. Bardziej były zniszczone mosty na rzekach okolicznych, to jest na Widawie, na Bystrzycy, na Ślęży. Tam z których kierunków no, Armia Czerwona prowadziła atak na twierdzę Wrocław. Jeżeli chodzi o Śródmieście i Odrę, to najbardziej zniszczonym mostem był most grunwaldzki. No i duże znaczenie nabrała potrzeba wyremontowania tych mostów zniszczonych w czasie wojny. Przepraszam za... Ale spróbuję jeszcze raz. O, widocznie duży jest plik i stąd chyba problem był z wczytywaniem. Mam nadzieję, że ten problem jest pojedynczy. Bardzo zniszczony był most grunwaldzki, Kaiserbrücke przedwojenny, most cesarski. Te zniszczenia nie były spowodowane przede wszystkim działaniami wojennymi, szczególnie bombardowaniem przez lotnisko. W centrum miasta nie było zbyt dużych walk, odbywały się one albo od kierunku północno-zachodniego, albo całkowicie od zachodniego. Dziwne, że z tamtej strony Wrocław był zdobywany, ale no były takie tendencje, jeżeli chodzi o Armię Radziecką i o zdobywanie Wrocławia, że nie zdobywali go od wschodu, ale od zachodu, tak zaskakując obronę miasta Wrocławia i twierdzy wrocławskiej. I przygotowując się do obrony, już działając w ramach okrążenia i twierdzy, Niemcy przy Placu Grunwaldzkim przygotowywali lotnisko, wyburzając cały kwartał zabudowy mieszkaniowej. I z obawami o to, że zniszczenie mostu grunwaldzkiego przecięłoby ciągi komunikacyjne, most grunwaldzki podparli 5 kaszycami. Widzimy tutaj takie kaszycowe podpory. No one były tak ciekawie skonstruowane. Pod most grunwaldzki wprowadzono barki, zabudowując z podkładów kolejowych i z dyli drewnianych podpory kaszycowe. Barki zatopiono, oparto konstrukcję pomostu z tych dźwigarów głównych kratowych. Na tych podporach kaszycowych przecięto pasy i zamiast most wiszący, jednoprzęsłowy, stworzono belkę ciągłą 5-przęsłową. No w ten sposób zabezpieczając most przed zniszczeniem. Były również takie zniszczenia spowodowane bombardowaniem. Generalnie uszkodzenia dotyczyły pasów nośnych, wstęgi. Wstęgi były uszkodzone, część wieszaków, ale największe uszkodzenia mostów spowodowały spływy lodów. Był to marzec, kwiecień, jak spływała kra, powodowała ona podmycie tych barek i wypaczenie konstrukcji. Konstrukcja się skrzywiła i w 1946 roku woda podmyła dno rzeki, spowodowało to wypaczenie konstrukcji. Tak widzicie Państwo, już w czasie odbudowy tego mostu zabudowano na nim dosyć takie skomplikowane rusztowania do podtrzymania pasów, ale również oprócz tych podpór kaszycowych, które no, powodowały przez podmycie wypaczenie konstrukcji, zbudowano też podpory palowe. To saperzy we Wrocławiu. No, przystąpiono do odbudowy mostów. Odbudowa mostu no, spotykała się ze znacznymi trudnościami. No, przede wszystkim jest to most wiszący, czyli on był podwieszony do pasów nośnych za pomocą wieszaków. Cała konstrukcja stalowa pomostu to jest prawie 2400 ton. Potężna waga. Potrzebne były odpowiednie podnośniki. No był on robiony tylko małymi odcinkami. Podnoszono tą konstrukcję, podwieszano do wieszaków. Również pasy nośne były uszkodzone. No były problemy z zaopatrzeniem ze stalą. Bardzo długo trwał remont, bo tak jak podają ci, którzy odpowiadali za
organizację odbudowy mostu, że jak składali w maju zamówienie na stal, to stal była dostarczana na pasy te nośne dopiero w grudniu albo w styczniu, czyli no czekali 8-10 miesięcy na tą stal. Nie była to stal o takich wymiarach, jaka jest potrzebna, bo były potrzebne pasy o grubości 17 mm, szerokości 580 mm, a dostarczano im blachę o grubości 8 mm i szerokości 1163. Czyli trzeba było te pasy ciąć na pół, łączyć dwa, jeden na drugi, żeby uzyskać odpowiednią grubość takich pasów. No w 1946 roku no było to no dosyć trudne i skomplikowane. Ale most odbudowywano, walczono również w czasie spływów lodowych. Tu widzimy na tych zdjęciach z okresu odbudowy takie wybuchy, to saperzy walczyli, rozsadzając zatory lodowe na Odrze. Tu parę zdjęć takich, no szczegółowo tutaj daję opis remontu tego mostu, ale no, gdybym chciał to rozwinąć, to spotkanie nasze dwugodzinne byśmy musieli mocno przeciągnąć, ale zapraszam, te materiały są dostępne dla tych, którzy się zarejestrowali na dzisiejsze nasze spotkanie i tam mogą sobie szerzej troszeczkę poczytać o odbudowie mostu grunwaldzkiego. Tutaj jeszcze parę zdjęć z odbudowy. No jako ciekawostkę tylko, że zmienił on swój wygląd. Miasto ogłosiło konkurs na odbudowę pylonów mostów grunwaldzkich i pierwszą nagrodę zdobył projekt przygotowany przez Dobrosława Czajkę. To był profesor Wydziału Architektury Politechniki już wtedy wrocławskiej, ale wychowanek Politechniki Lwowskiej. Był kierownikiem Katedry Rysunku Odręcznego na Politechnice Wrocławskiej i to jest właśnie rysunek, który przedstawia ten projekt wyróżniony pierwszą nagrodą, ale nie został on zrealizowany. Tu z boku widzimy, jak wyglądały pylony mostu grunwaldzkiego przed zniszczeniami wojennymi i jak wyglądają w tej chwili współcześnie. To odbudowa kamieniarki mostu grunwaldzkiego, odbudowa pylonów. No wypatrzyły się te łożyska na pylonach. Szczególnie trzeba było wymienić raz, że naprawić pęknięte łożysko. Tu jest na zdjęciu pokazane to pęknięcie. Również wymienić niektóre bolce w łożyskach kolebkowych. I 28 sierpnia 1947 roku, tak jak widzicie tu Państwo na załączonym zdjęciu, korzystając z wagonów tramwajowych, motorowych, dokonano próbnego obciążenia mostu i oddano go do eksploatacji 5 września, już po remoncie. Tu jeszcze parę, no, koszt remontu wyniósł 22 miliony złotych. No, w tej chwili trudno mi się ustosunkować, jaki to był koszt, żeby te ceny były bardziej porównywalne. Kolejnym mostem zniszczonym na Odrze we Wrocławiu to był most Lessinga, czteroprzęsłowy z dźwigarami górnoparabolicznymi Schwedlera. Most ten był zbudowany w 1875 roku. Bliżej o mostach Schwedlera mówiłem na naszym pierwszym spotkaniu. Tu tylko pokażę zdjęcie uszkodzeń mostu, a przede wszystkim zwróciłbym Państwa uwagę na Ostrów Tumski, Katedrę Wrocławską, zabudowę Ostrowa i stan zniszczeń, jeżeli chodzi o Ostrów Tumski. Jeżeli chodzi o sam most Lessinga, to zniszczone zostały dwa środkowe przęsła. Po tym zdjęciu widać, że nie były one wysadzone przez saperów, ale zniszczone zostały przez bombardowanie lotnicze, gdyż uszkodzeniu uległy tylko stalowe dźwigary. I one całkowicie się połamały, leżą tutaj w nurcie rzeki. Tak na marginesie dodam, że jeszcze do dzisiaj w rzece, w mule można znaleźć elementy tego mostu zniszczonego. Po 1945 roku zabudowano na tym moście taki pomost drewniany. Początkowo służył on tylko jako kładka dla pieszych, ale bardzo długo również jako most. Most drewniany, tu widzicie Państwo na zdjęciu, właśnie 1946-1947 rok.
jak wyglądał ruch na tym moście. Most nosił wtedy nazwę Mostu Wojewódzkiego, gdyż w pobliżu, niemal po sąsiedzku, znajduje się siedziba Urzędu Wojewódzkiego. Dlaczego tego mostu nie odbudowano w takiej konstrukcji? Mimo że uszkodzone są tylko dwa przęsła, a podpory nie były uszkodzone. Widać to po stanie tych dźwigarów stalowych i po ich niesamowitej korozji i zniszczeniu. W momencie w 1945 roku to te mosty już miały 70 lat. No, były robione z niskiej jakości stali. No i raczej generalnie nie było potrzeby, żeby je odbudowywać, tak, żeby je utrzymać odpowiednie warunki techniczne mostu. Tu takie zdjęcie tylko załączyłem tylko po to, żeby pokazać tą zabudowę, te wcześniejsze zniszczenia dotyczące, cofnę jeszcze o to, że tu widać, jak zniszczona jest ulica. I tutaj na tym zdjęciu, to jest zdjęcie z końca lat 70. widać odbudowane nowe osiedla na terenach tych zniszczonych, no, całych kwartałów mieszkaniowych. Przystępując do odbudowy tego mostu, już w 1956 roku zaczęto opracowywać projekt i przyjęto do wykonania most w konstrukcji żelbetowej sprężonej. Projektantem tego mostu był profesor Jan Kmita, no wówczas jeszcze w 1956 roku nie profesor, był inżynierem, skończył budownictwo lądowe na Politechnice Wrocławskiej. Tu podam tylko taką ciekawostkę, że początkowo profesor, późniejszy profesor, tak, i kierownik Zakładu Mostu Politechniki Wrocławskiej, rektor Politechniki Wrocławskiej, chciał studiować prawo i nawet rozpoczął studia w 1945 roku na Uniwersytecie Łódzkim jako kierunek prawo. No ale dowiedział się o tym, że we Wrocławiu uruchamiają Politechnikę Wrocławską, przeniósł się do Wrocławia i pierwszy się zapisał na Wydział Hutnictwa. No ale miał troszeczkę pecha, bo Wydział Hutnictwa nie został powołany na początku 1946 roku i studenci, którzy mieli studiować hutnictwo, zostali przeniesieni na inne wydziały Politechniki. Między innymi późniejszy profesor Jan Kmita trafił na budownictwo lądowe. Dlaczego o tym wspominam? Bo był on projektantem jednego z pierwszych w Polsce mostów z betonu sprężonego, właśnie mostu pokoju, ale później realizował się jako dydaktyk na Politechnice Wrocławskiej. I jest wychowankiem no, kilkuset mostowców, nie tylko tu wrocławskich, dolnośląskich, ale i polskich. A jeden z pierwszych jego doktorów był profesor Jan Biliszczuk, no, o którym powiem troszeczkę później. Projektant wielu wrocławskich mostów, tych współcześnie wznoszonych. Jeżeli chodzi o most pokoju. Został zaprojektowany już w latach 1954-56 w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu. Już wcześniej wspomniałem, że projektantem tego mostu był wtedy magister inżynier, ale Jan Kmita. Most wykonano w nowoczesnej konstrukcji, sprężając go kablami koncentrycznymi z lin zakotwionych w blokach kotwiących, wzorowanych na rozwiązaniu Bauera. Most posiadał trzy przęsła i dwa przęsła skrajne wspornikowe i przęsło zawieszone o rozpiętości 14,5 metra. Tu podam tylko taką ciekawostkę, że sprężany on był dwoma rodzajami kabli. Jeżeli chodzi o sprężanie tak zwane podłużne, kable wykonane były z drutów dostarczonych przez Gliwicki Drutex. Czyli były one polskiej produkcji, ale już kable do sprężania poprzecznego były zakupione we francuskiej firmie Francineta. Bardzo znanej no, dzisiejszym konstruktorom, no, jest to firma, która niemal rynek lin nośnych do mostów podwieszonych czy kabli do sprężania mostów sprężonych zdominowała. Tu widzimy jeszcze przekrój poprzeczny tego mostu. No można powiedzieć tylko jako taką ciekawostkę, że most składał się z dwóch konstrukcji na wspólnych podporach. Był most drogowy i most tramwajowy.
Most drogowy był pięciokomorowy, trzykomorowy most tramwajowy i most tramwajowy położony był od strony górnej wody. I on no, znacznie był węższy, jeżeli chodzi o pomost. Tak wyglądał most po wybudowaniu. Można powiedzieć, że no, jego linearna taka konstrukcja bardzo dobrze komponowała się, jeżeli chodzi o Odrę. Nie przesłaniała ona widoków na zabytkowe obiekty odrzańskie. Tu z tyłu widzimy budynek dawnej siedziby Stanów Śląskich, czyli władz dzielnicy śląskiej. W tej chwili jest tu Muzeum Narodowe. Jeden problem, który stwarza ten most, to jest taki, że ma bardzo niską tą światło i nie mieszczą się tu statki żeglugi pasażerskiej w momentach, kiedy podnosi się lekko stan wody w Odrze. A Odra jest rzeką o charakterze rzeki górskiej, także często są wahania, wystarczą większe jakieś opady wody w górach, podnosi się stan rzeki i wtedy jest zawieszany ruch statków pasażerskich w centrum Wrocławia. Tak widzimy tutaj ten most w innym ujęciu. No most został wyremontowany. Remont był przeprowadzony na początku już w 1998 roku. Opracowano projekt. Został most wzmocniony przez dosprężenie. Dosprężenie było wykonane kablami zewnętrznymi, ale również zmienione zostały funkcje, jeżeli chodzi o przekrój poprzeczny. Przeniesiono na środek tory tramwajowe i po lewej i po prawej stronie dwupasmowe ulice są poprowadzone. Tak wygląda w tej chwili jezdnia na tym moście z tym torowiskiem zewnętrznym. I to by były dwa mosty, które zostały odbudowane po II wojnie światowej. No, jeden wyremontowany, most grunwaldzki, most pokoju wybudowany od podstaw. Ale Wrocław się rozwijał i zaczęto opracowywać różnego rodzaju plany zagospodarowania Wrocławia. I pierwszy taki plan szczegółowy został opracowany w 1945 roku. 49 i kierownikiem, który odpowiadał za opracowanie tego planu, był Emil Kaliski. Kolejny plan był opracowany w 1955 roku, w 1960. Również były powoływane zespoły do opracowywania takich planów. W 1961 roku opracowano w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod kierunkiem Edmunda Małachowicza plan szczegółowy, jeżeli chodzi o zagospodarowanie centrum Starego Miasta Wrocławia. A mówię tu szczególnie o tym, dlatego że w tym planie pojawiła się trasa tak zwana na planach M2, ale na tej trasie zbudowano mosty mieszczańskie, nowe mosty mieszczańskie i mosty Dmowskiego. I ich ostatni plan w 1974 roku był opracowany przez zespół Andrzeja Grotschela. Ja pokażę Państwu taki jeden z planów, który w tamtym czasie był opracowywany dla Wrocławia. Zwrócę uwagę na niektóre kierunki rozwoju tras komunikacyjnych Wrocławia w centrum, no i kilka takich ciekawostek, no, które nie były wówczas zrealizowane i może nie będą długo zrealizowane. Przede wszystkim planowano we Wrocławiu budowę metra. I metro miało dwie linie, one są zaznaczone tymi kwadracikami. Dwie linie, które się przecinały w samym rynku, centrum rynku. Były dwie linie metra podziemnego, ale również planowano metro nadziemne. Tu tymi czarnymi kropkami jest zaznaczone metro nadziemne. No przede wszystkim te metro nadziemne wykorzystywało estakadę wrocławską. Estakadę wrocławską. Z takich ciekawostek są również projektowane ruchome chodniki. Tutaj są linie ruchomych chodników. Szczególnie te ruchome chodniki prowadzone są od planowanych parkingów. Tu mamy planowane parkingi,
No parkingi były planowane inne dla strefy A, inne troszeczkę dla strefy B, ale mamy rozplanowane parkingi. I były planowane główne trasy, takie przelotowe przez Wrocław. Szczególnie nas tu będzie interesowała ta trasa N2, która jest to przedłużenie do dzisiejszej ulicy Sienkiewicza przez plac Bema, to jest skrzyżowanie z ulicą Wyszyńskiego, przez plac Bema wzdłuż Odry do Kępy Mieszczańskiej i przecina ta trasa Kępę Mieszczańską. I jest tu lokalizacja pokazana dwóch nowych mostów. Tutaj P1 to również jest trasa pokazana z budową nowego mostu Odrzańskiego. Pozostałe to jest dzisiejszy Most Pokoju, Most Grunwaldzki, to jest wykorzystanie tych mostów istniejących. Również jeżeli chodzi o Wyspę Wrocławskie, Wyspę Piaskową, Wyspę Słodową i Bielarską, planowano przez tą wyspę poprowadzić trasę taką szybkiego ruchu. Obok starych tych mostów, Mostu Piaskowego i Mostu Młyńskich. Taką ciekawostką jest również kolejna trasa, która jest prowadzona właśnie przez Most Grunwaldzki. Tutaj jest plac Wróblewskiego jako rozwinięcie. Dochodzimy tutaj do placu Dominikańskiego. Na placu Dominikańskim ta trasa miała być wprowadzona w tunel podziemny i ten tunel podziemny wyprowadzony przy placu Jana Pawła II. W tej chwili dalej planujemy budowę takiego tunelu we Wrocławiu, tylko takie plany perspektywiczne rozwoju Wrocławia to jest wprowadzenie tunelu za Mostem Grunwaldzkim po likwidacji estakad już i przebudowie Placu Społecznego i tunel ma być wyprowadzony aż na Placu Strzegomskim. Ale mówię, jest to plan taki bardzo perspektywiczny. Pierwsze mosty, jakie zbudowano niemal od podstaw we Wrocławiu, to były mosty jagiellońskie. Mosty jagiellońskie są położone wzdłuż ulicy Kochanowskiego. Jest to droga krajowa i jest to droga wylotowa z Wrocławia w kierunku Warszawy. No były takie niesamowite potrzeby, żeby skomunikować Wrocław z Warszawą, bo do 1945 roku Wrocław był miastem położonym na rubieżach wschodnich Niemiec i wtedy dominowały troszeczkę inne kierunki główne, jeżeli chodzi o wyloty z Wrocławia. I nowe mosty jagiellońskie zostały oddane do eksploatacji 22 lipca 1984 roku. W ogóle 1984 rok to jest taki, można powiedzieć, dla rozwoju i dla miasta Wrocławia ważny rok, bo dopiero w tym roku Wrocław przekroczył liczbę mieszkańców taką, jaka była w 1939 roku, czyli przeszło 630 tysięcy. Czyli w 1984 roku Wrocław osiągnął tą liczbę, można powiedzieć, że był miastem porównywalnym, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. No całkiem inaczej jest, ci mieszkańcy we Wrocławiu są rozbici niż w tamtym okresie. No mniejsza koncentracja jest w centrum Wrocławia i Wrocław bardziej się rozbudował i to w różnych kierunkach. Jeżeli chodzi o te mosty jagiellońskie, to są dwa mosty. Jeden jest położony na kanale żeglugowym i tu widzimy właśnie ten most na kanale żeglugowym. Zbudowany jest równolegle do starego mostu jagiellońskiego z 1925 roku i projektując te mosty wzorowano się, wzmacniając tą konstrukcję stalową łukiem o takim samym wyniesieniu jak łuk mostu jagiellońskiego, że ta konstrukcja jest bardzo podobna i mosty te zaprojektowała Krystyna Angerman, a wykonał je Mostostal Wrocławski. Most ma rozpiętość 60 metrów, przeszło 60 metrów. Jeżeli chodzi teraz o kolejny most jagielloński, tu mamy widok tych dwóch mostów, jeden obok drugiego na tej trasie. I kolejny most jest zbudowany już na kanale żeglugowym. I to jest jednoprzęsłowy, belkowy, stalowy most.
Tylko jeżeli chodzi o ten most nad kanałem powodziowym, jego dźwigary mają kształt dźwigarów stalowych skrzynkowych, wzmocnione są łukiem, taki klasyczny układ Langera, inżyniera Langera, łuku. Jeżeli chodzi o ten most nad kanałem żeglugowym, jest on zrobiony już z blachownic stalowych i pomoc jest wykonany z płyty stalowej, żebrowanej, odtropowej. I tutaj wracam do trasy mieszczańskiej, która prowadzona jest przez Wrocław, bo plan, jeżeli chodzi o rozbudowę tej trasy mieszczańskiej, został opracowany w 1981 roku i był on opracowany w Biurze Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu. Ale budowę tych mostów, nowych mostów mieszczańskich, tak jak tu są one pokazane, równolegle do starego mostu mieszczańskiego i nowej lokalizacji mostu Dmowskiego, rozpoczęto dopiero w latach 90. Most Dmowskiego, ta nowa przeprawa została zbudowana w latach 1992-1994, to prawie już pod koniec XX wieku, a nowe mosty mieszczańskie w 1997. Tutaj mamy na fotografii pokazane nowe mosty mieszczańskie, które są prowadzone równolegle do starego mostu mieszczańskiego. Stary most mieszczański z dźwigarami górnoparabolicznymi Szwedlera zbudowany był w 1876 roku. No nie spełnia on swoich funkcji. Jeżeli chodzi o tą nową przeprawę mosty mieszczańskie, to można powiedzieć, że na wspólnych podporach postawione są trzy konstrukcje. Jest konstrukcja dla jednego pasa ruchu, dla drugiego pasa ruchu, a środkiem jest poprowadzony most tramwajowy. Kierownikiem projektu i głównym projektantem tego mostu był Zygmunt Burski, a montaż konstrukcji wykonał wrocławski mostostal. Troszeczkę kolejny slajd się długo wgrywa. Albo prezentacja ma za dużą ten. Tu widzimy widok tego mostu od strony górnej wody. Z tyłu widzimy elektrociepłownię wrocławską. No taki piękny widok nad Odrą. Jeżeli chodzi o te kominy elektrociepłowni, jest to most dwuprzęsłowy. Przęsła mają różną rozpiętość i wykonany jest ten most, pokażę układ, tak, z dźwigarów stalowych belkowych. Jeżeli tutaj nie widzimy tego wyraźnie, jeżeli chodzi o most drogowy, jest on ośmiobelkowy z płytą żebrowaną, ortotropową. Jest to płyta stalowa, wzmocniona żebrami. Dosyć prosta konstrukcja, podpór. I mosty Dmowskiego, zbudowane nieco wcześniej, również przez Zygmunta Burskiego zaprojektowane. Tu widzimy taka typowa już, jest to konstrukcja, można powiedzieć, użytkowa, nie miejska. Tak? Mosty miały być przede wszystkim mostami funkcjonalnymi. No tak tylko dodam, że w tej chwili trwają prace nad uruchomieniem linii tramwajowej z Wrocławia w kierunku Popowic, właśnie przez te mosty mieszczańskie. No tramwaje już jeżdżą, ale przez mosty Dębowskiego mosty jeszcze nie zostały, tramwaj nie został jeszcze poprowadzony. Tak? To jest również belka ciągła o rozpiętości teoretycznej całości 81 metrów. Tak? I są dwa przęsła bardzo zróżnicowanej rozpiętości. Te przęsło, które jest nad rzeką, ma rozpiętość 81 metrów. Te, które jest nad terenem zalewowym, tu niewidoczne, 45 metrów. Tak wygląda ta konstrukcja od spodu. Tak jak w mostach mieszczańskich były to typowe dźwigary blachownicowe, tu już mamy dźwigary skrzynkowe. I te dźwigary skrzynkowe, jeżeli chodzi o mosty drogowe,
w przekroju poprzecznym posiadają 3 dźwigary skrzynkowe, most tramwajowy 2 dźwigary skrzynkowe. Ja pokazałem wcześniej mosty, które budowane we Wrocławiu, jako mosty prowadzone bardzo równolegle do starych mostów. Czyli było to udrażnianie tych dawnych dróg wrocławskich ulic, zwiększanie ich przepustowości właśnie przez budowę mostów równoległych. Również ogłoszony był we Wrocławiu konkurs na budowę mostu równoległego do mostu Grunwaldzkiego. Tu pokazuję Państwu takie materiały, gdzie złożone zostały projekty przy moście Grunwaldzkim, budowa mostu żelbetowego czy przęsłowego. Kolejny projekt pokazuje, makieta pokazuje budowę obok mostu Grunwaldzkiego, kolejnego mostu Grunwaldzkiego, niemal równoległego. Projekty były różne przedstawiane. Tutaj, to już jako ciekawostkę, tylko chciałem pokazać na tle mostu Grunwaldzkiego, zabudowa placu Grunwaldzkiego, gdzie w tej chwili znajduje się taki duży kampus Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii, Wydział Matematyki. Planowano, to jest projekt, taka wizja z 1951 roku, budowę takiego dużego domu kultury, no, wzorowanego na Pałacu Kultury Warszawskim. Także też byśmy może, gdyby doszło do tej realizacji, mieli taki Pałac Kultury we Wrocławiu. No, był ten projekt mocno promowany we Wrocławiu, no, to jest zdjęcie pokazane z tym Pałacem Kultury w czasie pochodu pierwszomajowego. No, były organizowane różne konkursy, między innymi w 1964 roku ogłoszono konkurs na zagospodarowanie placu społecznego we Wrocławiu. Tu jest wyróżniony pierwszą nagrodą projekt Romana Tunikowskiego. Dlaczego pokazuję? Bo Poltegor zgłosił na ten konkurs projekt. No i się zawiesiła prezentacja. No, trzeba ręcznie troszeczkę pomóc, pchnąć. Tutaj mamy projekt przedstawiony przez Poltegor z zabudową placu społecznego z 2 estakadami. Estakadą wschodnią, estakadą zachodnią. Ten projekt został zrealizowany, te estakady zostały zbudowane, ale no, dochodzą one swojego żywota. Jeżeli chodzi o tą estakadę zachodnią, została ona już rozebrana na placu społecznym. Są w tej chwili rozpatrywane różnego rodzaju projekty zabudowy tego placu społecznego. Tu kolejny projekt takiego mostu, który jest poprowadzony równolegle do mostu starego. To są stare i nowe mosty warszawskie. I projektantem nowych mostów warszawskich było Biuro Projektów Mosty Wrocław i opracował ten projekt zespół projektantów pod kierunkiem profesora Jana Kmity. I most główny jest ustrojem ciągłym składającym się z 6 przęseł o rozpiętościach no, dosyć zróżnicowanych. Pierwsze przęsło, tak jak widać, ma 31 metrów, drugie 34, 37, 37, 37. Są to przęsła nad Starą Odrą i terenem zalewowym, a przęsło nad kanałem żeglugowym posiada rozpiętość 61 metrów. No, mosty te wykonało konsorcjum firm, to były firmy Bergerbau, Drobut i POR wrocławski. Jeżeli chodzi o ten most nad kanałem żeglugowym, został on wzmocniony łukiem bardzo podobnym do tego żelbetowego łuku mostu wcześniejszego. No i tak. Tutaj mamy wizualizację przede wszystkim tego mostu nad kanałem
żeglugowym, jak on miał wyglądać. I tak te mosty wyglądają, że te najdłuższe często wzmocnione łukiem, podwieszone są dźwigary stalowe do łuku za pomocą wieszaków. Tak? Kolejne takie inwestycje związane z mostami we Wrocławiu to jest Wrocław na Wyspach. I opracowano taki plan zagospodarowania wrocławskich wysp, to jest Wyspy Piaskowej, Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej. Ogłoszony został przez zarząd drugiej komunikacji konkurs na wykonanie projektu wkładek dla pieszych. To jest kładki Słodowej, kładki Piaskowej i kładki Bielarskiej. W konkursie wzięło udział 17 zespołów i jeżeli chodzi o kładkę Piaskową i kładkę Bielarską, jeżeli chodzi o projekt architektoniczny, przygotowany został on przez pracownię projektową Tomasza Bonieckiego. A projekt tych kładek został wykonany przez Mosty Wrocław, również pod kierunkiem profesora Jana Kmity. Jeżeli chodzi o Wyspę Bielarską, to opracowany został przez zespół kierowany przez Sławomira Biegańskiego z biura BBK Mosty. I ta kładka nie została zrealizowana. Ja to pokażę je tylko zdjęcia, że jeżeli chodzi o wybieranie koncepcji czy projektu obiektów mostowych i te projekty oparte są o zorganizowany wcześniej konkurs, prowadzi to do tego, że budujemy obiekty no, często nietypowe, bo nie bierze się pod uwagę tylko kosztów, funkcjonalności danego obiektu, ale również jak on jest wkomponowany w otoczenie, czy posiada te wartości dodatkowe. Profesor Jan Biliszczuk mówi, że kładka dla pieszych to jest jak broszka na żakiecie u kobiety, że jest to małe coś, ale zdobi. I takie kładki dla pieszych powinny zdobić to otoczenie, w którym one występują. Tu mamy wykonaną kładkę słodową. Tutaj parę zdjęć z montażu tej kładki. To firma Skanska wykonywała, oddział ze Skoczowa montaż. Tu mamy projekt tej kładki, który został przygotowany właśnie w Zespole Badawczo-Projektowym Mostu Wrocław. I kładka ta została zbudowana w 2002 roku. Kolejna kładka to jest projekt kładki piaskowej. Konstrukcja tej kładki została zrealizowana w 2003 roku. Została ona zaprojektowana przez ten sam zespół, co te pierwsze, co kładka słodowa. Tu mamy wygląd kładki piaskowej na Odrze Wrocławskiej. Tu pomost wykonany z odpowiedniego drzewa. Tak wygląda pomost kładki. No, charakterystyczne dla tych kładek jest, ja nie zwróciłem na to uwagę, ale te typowe jak w tej chwili to są podjazdy. Podjazdy dla przede wszystkim dla niepełnosprawnych i rowerzystów. Wszystkie te kładki są wyposażone w takie, że albo mają duże i o odpowiednim nachyleniu rampy, albo są zaopatrzone w schody i odpowiednie podjazdy, żeby były one dogodne dla osób niepełnosprawnych i dla rowerzystów. No i jest ostatni projekt, to jest kładka bielarska, trzecia, no do dzisiaj niezrealizowana, nosiła ona motto uśmiechnięty. Tak wyglądały wizualizacje tej kładki, ale nie została ona zrealizowana. To był taki okres, można powiedzieć, do końca XX wieku, do 2000 roku, gdzie takie inwestycje związane z nowymi obiektami mostowymi były, no co najmniej można to określić, bardzo skromne. Generalnie, no można tak to określić, no ale często mówiąc coś na temat mostu Wrocławia, to mówiłem, że średni wiek mostów wrocławskich to jest 100 lat
i wcale z tym nie było, w tym nie było żadnej przesady, gdyż, tak jak pokazałem na tych slajdach, czy poprzednio omówiłem mosty, to budowane były one w latach 1984, czy już początek lat 90. mosty mieszczańskie, mosty Dębowskiego, były to mosty pojedyncze. Mamy we Wrocławiu mosty, szereg mostów, które były zbudowane w XIX wieku. Jak to omówiłem na tej pierwszej części wykładu miesiąc temu, 16 mostów odrzańskich we Wrocławiu jest wpisanych w rejestr zabytków. To są mosty, które w tej chwili mają przeszło 160 lat. Na początku XX wieku były to mosty, mówię, średni wiek mostów wrocławskich to było około 100 lat. No ale nastąpił boom inwestycyjny i zaczęto modernizować układ komunikacyjny miasta Wrocławia. Ja tu pokazuję taki plan, na którym przedstawione są główne trasy komunikacyjne. Pierwsza, która jest to obwodnica tak zwana śródmiejska i budowę tej obwodnicy rozpoczęto od budowy węzła na ulicy Krakowskiej i Armii Ludowej w 1984 roku. Został on oddany. W tej chwili jest realizowany odcinek, ma być realizowany odcinek, ja później ten odcinek omówię, ale południowo-wschodni, to jest Aleja Wielkiej Wyspy, od ulicy Krakowskiej do ulicy Mickiewicza. Ten odcinek został już tu zrealizowany, aż do ulicy Żmigrodzkiej. Żmigrodzkiej jest zrealizowany. Te odcinki są planowane. Cały ten odcinek został już zrealizowany z bardzo ciekawymi obiektami. Nie wszystkie skrzyżowania są bezkolizyjne, ale wykonano na niej szereg takich obiektów. No, kolejna planowana trasa to jest autostradowa obwodnica Wrocławia, czyli trasa A8. I dopełnieniem tego układu komunikacyjnego jest droga wojewódzka Łany Bielany Długołęka. Są to bardzo ważne obiekty budowane we Wrocławiu, gdyż Wrocław, posiadając ostatnie mosty, tak, bo jeżeli chodzi o stronę zachodu, to ostatnim mostem był most Grunwaldzki. Jeżeli chodzi o strony północno-zachodniej, to ostatnim mostem były właśnie mosty Sikorskiego i mosty Mieszczańskie. Czyli jeżeli chodzi o przeprawę przez Odrę we Wrocławiu, odbywała się ona na odcinku 2,5 kilometra. Tworzyło to tak zwaną soczewkę komunikacyjną, gdy ruch w mieście koncentrował się tylko na tym odcinku 2,5 kilometra. Kolejne mosty to były dopiero tutaj w odległości 45 kilometrów w Lubiążu. I jeżeli chodzi w górę rzeki, to najbliższa przeprawa mostowa była w Oławie w odległości 25 kilometrów. To w tej chwili się zmieniło, gdyż na tej trasie Łany Bielany Długołęka został zbudowany most w Łanach przez Odrę, ale jest to już most poza granicami miasta Wrocławia. Jest to droga wojewódzka, tak jak widzicie Państwo, doprowadzona jest w większej swojej części już poza granicami miasta Wrocławia. Zbudowany jest most milenijny na Odrze, tutaj od strony północno-zachodniej, jak również jest zbudowany most na obwodnicy autostradowej Wrocławia. Jeżeli chodzi w dół rzeki, czyli ten kolejny most 45 km w Lubiążu, to też już nie jest rzeczywistość, bo parę lat temu, chyba 6 lat minęło, jak oddano do eksploatacji most w Brzegu Dolnym. Most w Brzegu Dolnym, jak i most w Łanach budowała firma Skanska, a projekty tych mostów wykonał Piotr Wanecki. O Piotrze Waneckim powiem już po przerwie, bo zrobimy, proszę Państwa, za chwilę małą przerwę. Tylko jest takie przejście do takich większych tych inwestycji związanych z mostami wrocławskimi. No chyba komputer sam ogłasza przerwę.
Tutaj przedstawiam taki mały plan, również, ale no, on jest bardziej wartościowy, bo ten pierwszy, który przedstawiałem, to był przedstawiony przez Biuro Promocji Miasta Wrocławia, a tu jest w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, system transportowy, przedstawiony przez Biuro Rozwoju Wrocławia i to jest plan zatwierdzony na 2010 rok, który również pokazuje te główne układy komunikacyjne z obwodnicą śródmiejską i z autostradową obwodnicą Wrocławia. I również jest Łany, Bielany, Długołęka, ta droga wojewódzka zaznaczona. Jak już przed przerwą zaznaczyłem, budowa obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu rozpoczęła się w 1984 roku od budowy dwupoziomowego węzła nad ulicą Krakowską. Następnie były budowane kolejne etapy, ale była to prowadzona dwupasmowa droga, a wszystkie skrzyżowania, nawet te skrzyżowania promieniste z ulicami głównymi, prowadzone były na jednym poziomie. Nie budowano tam ani wiaduktów, ani estakad. I pierwszą taką estakadę zbudowano w 2002 roku. Jest to estakada gondowska, która posiada przeszło 600 metrów i prowadzi ona obwodnicę śródmiejską Wrocławia, przede wszystkim nad linią kolejową Wrocław-Zielona Góra, stacją rozrządową Wrocław-Gondów, ale również nad ulicą Strzegomską, o niej szerzej troszeczkę później. Kolejny etap realizacji obwodnicy śródmiejskiej to była budowa odcinka od ulicy Legnickiej do ulicy Osobowickiej. I czym ona się charakteryzuje? Ona charakteryzuje się przede wszystkim tym, że zbudowano na tym odcinku most milenijny, który przekracza rzekę Odrę, jak również dwupoziomowe skrzyżowanie z ulicą Osobowicką. No szkoda, że ulica Popowicka i ulica Legnicka, ja powiedziałem nad Osobowicką skrzyżowanie, ale i nad Legnicką i nad Popowicką skrzyżowania są jednopoziomowe. Kolejny odcinek zrealizowany w 2007 roku, czyli 3 lata później po moście Grunwaldzkim, to jest odcinek, który łączy ulicę Grabiszyńską z ulicą Strzegomską i na tym odcinku zbudowano estakadę nad linią kolejową do Wałbrzycha z Wrocławia i ten odcinek został oddany do eksploatacji w październiku 2007 roku. Następnie przystąpiono już do budowy odcinków północnych. To jest północny odcinek obwodnicy śródmiejskiej, realizowany był w latach 2008-2010. I jest to odcinek o długości 4,2 km od ulicy Osobowickiej do ulicy Poświęckiej. No, charakteryzuje się on tym, że tu już wszystkie skrzyżowania z ulicami głównymi wykonane są jako dwupoziomowe i te obiekty, które tam zbudowano, omówię później troszeczkę bardziej szczegółowe. No, brakuje jeszcze do zamknięcia, właściwie to nawet nie do zamknięcia, ale jest zaprojektowany z ulicy odcinek no, około 1 km, to jest 900 metrów od ulicy Poświęckiej do ulicy Kamińskiego, ale do zamknięcia tej obwodnicy śródmiejskiej takim kołem, czyli wyprowadzenie jej do trasy wylotowej z Wrocławia na Warszawę, to jest do ulicy Krzywoustego, brakuje odcinka no przeszło 4 kilometrów i on jest prowadzony wzdłuż rzeki Widawy, ma być doprowadzony do ulicy Krzywoustego i do wyjazdu w kierunku na Psie Pole, ale nawet żadne prace studialne na tym odcinku nie są prowadzone. W tej chwili można powiedzieć, że już w trakcie realizacji jest odcinek wschodniej obwodnicy o długości 3,6 kilometra. Określany on jest we Wrocławiu jako Aleja Wielkiej Wyspy. Aleja Wielkiej Wyspy, gdyż przecina ona wyspę stworzoną przez koryto rzeki Odry i kanał żeglugi wielkiej i kanał powodziowy. Rozpoczyna on się właśnie od Alei Armii Krajowej i ulicy Krakowskiej, czyli tego miejsca, gdzie rozpoczęto budowę obwodnicy śródmiejskiej w 1984 roku. No i charakteryzuje się dużym nasyceniem obiektów mostowych,
gdyż ten odcinek przekracza i rzekę Oławę, i rzekę Odrę. Zaczniemy, ja tu tylko pokazuję taki układ skrzyżowania typu trąbka ulicy Krakowskiej z ulicy Armii Krajowej. Jest to już realizacja w 2006 roku drugiej nitki. Pierwsza była wybudowana w 1984 roku. Nie są to tylko wiadukty nad ulicą Krakowską, ale również tutaj z prawej strony, w tej chwili niewidoczne. Niewidoczne jest wiadukt nad linią kolejową. Ja pokażę to na kolejnych zdjęciach. Tu już jest po realizacji tych dwóch nitek. Tu widać wiadukt nad linią kolejową. Przeszły one gruntowny remont, wymianę dźwigarów. Dźwigary były wykonane typowe, belkowe, zespolone z żelbetową płytą pomostu. W tej chwili tak wygląda ten wiadukt nad linią kolejową, wyremontowany w 2006 roku. No, największym takim wydarzeniem, jeżeli chodzi w ogóle o Wrocław i budowę obiektów mostowych, to była budowa estakady Gondowskiej w 2002 roku. No, ja bym chciał tu tylko zaznaczyć, że bardzo długo, bo można powiedzieć do końca XIX wieku, mosty kojarzone były przede wszystkim z rzekami. W tej chwili się mówi albo obiekt mostowy, albo budowle inżynieryjne. Mosty opuściły rzeki i doliny, wkroczyły do miast. Można powiedzieć, że taką anegdotę czy żart sobie nieraz opowiadałem, że jedną z większych firm w Polsce, jeżeli chodzi o budowę mostów, są Mosty Łódź, pochodzące z miasta, gdzie ostatnią rzekę zasypano jeszcze w XIX wieku. Ale obiekty mostowe, takie obiekty inżynieryjne jak wiadukty, estakady i mosty, no w tej chwili bardziej kojarzą się właśnie z trasami szybkiego ruchu, z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. I tu są te główne realizacje, ale no również z budową na rzekach. Tak? Cały czas w Polsce potrzeby, jeżeli chodzi o budownictwo mostowe, jest bardzo duże. Tu widać tą estakadę, która przekracza linie kolejowe, tory stacji rozrządowej Gondów i ulicę Strzegomską. Jest to estakada dwunitkowa. Zbudowana ona została w wyniku konkursu ogłoszonego przez zarząd miasta. W ogóle wpłynęły na ten konkurs 6 prac. No 5 zostało zakwalifikowanych do grupy opracowań, które spełniały te warunki zamawiającego. Przewodniczącym komisji, która przyznawała nagrody, był profesor Jan Kmita. I tu widzicie Państwo przekroje poprzeczne estakad nagrodzonych. Pierwszą nagrodą została nagrodzona koncepcja opracowana przez zespół badawczo-projektowy Mosty Wrocław. I ten zespół pracował pod kierunkiem profesora Jana Biliszczuka. Drugą nagrodę również ten sam zespół. Troszeczkę inna jest tutaj konstrukcja. No tutaj jest żelbetowy, skrzynkowy, z takimi spodnikami podchodnikowymi z żelbetowych prefabrykatów, zaokrąglonych w formie takiej łódki. Tak? Tu mamy wsporniki już wysunięte poza dwubelkowy układ. Tu jest kolejna, trzecia nagroda, Transprojekt Wrocławski. Podpisano umowę z biurem, zespołem badawczo-projektowym Mostu Wrocław na wykonanie projektu estakady zgodnie z tą koncepcją nagrodzoną pierwszą nagrodą. W 1998 roku podpisano umowę na projekt. Jeżeli chodzi o część projektową, tak, tego odcinka drogi, to został on opracowany w Biurze Projektów Dróg Mostów, BBKS Projekt, i kierownikiem projektu był magister inżynier Marek Suchy. No, został oczywiście ogłoszony przetarg na wykonanie. W przetargu najlepszą ofertę złożył Dromex i w czerwcu 2000 roku podpisano umowę na budowę. Budowę rozpoczęto, nawet dokładna data, zresztą jest na slajdzie napisane, 23 października 2000 roku podpisano umowę na budowę. Ja tak szybciutko
Tylko powiem, że tak, estakada składa się z dwóch niezależnych konstrukcji, to jest wiaduktu wschodniego i wiaduktu zachodniego i dwóch łącznic. Przede wszystkim te łącznice służą do połączenia tej estakady z ulicą Strzegąską. Jest to łącznica wschodnia i łącznica zachodnia. Tu tak jest widoczna od strony południowej estakada z łącznicami, łącznica zachodnia, łącznica wschodnia i dwie nitki estakady prowadzona jest w łuku. Jeżeli chodzi o przekroje poprzeczne estakady, tak jak widoczne są na rysunku, zgodnie z tą koncepcją przyjętą w nagrodzonym, jest to układ skrzynkowy, sprężony, z takimi łupinowymi prefabrykatami pod spornikami podchodnikowymi. No, szerokości i długości nie będę omawiał. Kto jest zainteresowany, nie wiem, bo cały czas mam informację, że niestety materiały nie są w dalszym ciągu dostępne, ale robimy wszystko, żeby te materiały były dostępne dla tych, którzy oglądają tą prezentację. Może damy sobie radę z tym i będą dostępne. No, są próby zamieszczenia. Może ta prezentacja jest zbyt obszerna i dlatego są problemy, żeby ją ściągnąć. Tu jest już taki szczegółowy przekrój ustroju nośnego z wyposażeniem, z krawężnikami, z barierkami, z lampami, jak to w ogóle wygląda, ten przekrój skrzynkowy. Tak wygląda ta estakada po wykonaniu. Na podporach dwusłupowych. Odbiór jest bardzo estetyczny tej estakady. Łącznice są połączone z nitkami estakad w sposób sztywny. Jeszcze jedno kolejne zdjęcia estakady gondowskiej. W 2004 roku, tak jak już zaznaczyłem wcześniej, omawiając takie etapy budowy obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, zbudowano most milenijny przez Odrę. Jeżeli chodzi o projektanta tego mostu, to odcinek drogowy i głównym projektantem było Biuro Bibrogeoprojekt, a generalnym projektantem był dr inżynier Marek Jagiełło. Jeżeli chodzi o projekt samego mostu, to nadzór nad projektem mostu posiadało Biuro BBR Polska, a projektantem mostu był magister inżynier Piotr Wanecki. No, doradztwem naukowym zajmowała się Politechnika Wrocławska, a wykonawcą była firma Skanska. No, dyrektorem kontraktu na całość budowy mostu był Zygmunt Andreas, a kierownikiem budowy mostu w tej sekcji podwieszonej był magister inżynier Jacek Pysz. Koncepcję mostu milenijnego również były rozpatrywane różne koncepcje, ale zastosowano tu formułę zaprojektuj i zbuduj. Ale starano się do tego projektu uściślić dosyć szczegółowo warunki, jakie obiekt ma spełniać w fazie wstępnej. No, rozpatrywano różne założenia mostu belkowego, żelbetowego o rozpiętości przęsła jednego 150 metrów. Dwa kolejne o rozpiętościach no, dosyć znacznych, jeżeli chodzi o budowę mostów belkowych, żelbetowych, 120 metrów, 120 metrów. Mostu czteroprzęsłowego, ale już podwieszonego z tak zwanym sprężaniem dodanym, jak to się określa, mosty typu Extra D, gdzie dosyć nisko wyprowadzone są wanty, liny sprężające i podwieszone one są do niskich pylonów. I most podwieszony w części środkowej, no składający się z szeregu innych elementów, o których powiem za moment troszeczkę szerzej. Tak widzicie Państwo koncepcję tego mostu tysiąclecia milenijnego w ciągu obwodnicy śródmiejskiej. Jest to koncepcja przygotowana przez Zespół Badawczo-Projektowy Mosty Wrocław.
No to jest takie pytanie, ile jest mostów we Wrocławiu, tak? To można powiedzieć na moście milenijnym, że często trudno te mosty policzyć, bo most milenijny składa się, można powiedzieć, z czterech oddzielnych konstrukcji. Jest estakada lewobrzeżna, most podwieszony wantowy na głównym korytem rzeki Odry, most belkowy budowany w systemie nawisowym, ale to jest nad zimowiskiem Barek, Osobowice 1. I jest estakada prawobrzeżna, dwuprzęsłowa i ona prowadzi nad ulicą Osobowicką. Tak samo później omówię most autostradowy, ten największy, ale również on składa się z trzech części. Jest to estakada lewobrzeżna, most główny podwieszony i estakada prawobrzeżna. Także często trudno jest policzyć, ile tych mostów jest we Wrocławiu. Wszystko zależy od tego, jakie się kryteria przyjmie, bo największy problem to jest z mostami warszawskimi. Ja wcześniej pokazywałem te mosty warszawskie, gdzie są zbudowane stare mosty i nowe mosty równolegle. Mostów warszawskich, one posiadają wspólną nazwę, mosty warszawskie, ale dzielą się na most zachodni, most środkowy i most wschodni. No, każdy ten most ma inną konstrukcję, każdy z tych mostów przechodzi nad inną przeszkodą wodną, każdy z tych mostów posiada swoje oddzielne podpory. I można powiedzieć, że to są trzy mosty, ale jest to jedna linia komunikacyjna. Jeżeli w jednej linii mamy trzy mosty i równolegle do tego na nowych podporach zbudowane kolejne trzy mosty, to nie wiadomo, czy liczyć, że to jest sześć mostów, czy jest to tylko jeden most warszawski. I nie tylko chodzi tu o mosty. We Wrocławiu jest bardzo dużo mostów kolejowych. Są estakady. W ciągu estakad są wiadukty nad ulicami. Łącznie we Wrocławiu można tak podać, że jest około 300 obiektów o charakterze mostowym. W tym na samym Odrze jest 37 mostów. Pozostałe mosty są na rzekach wpadających do Odry we Wrocławiu, takie jak Oława, Widawa, Ślęża, Bystrzyca, ale jest jeszcze sporo małych rzeczek, to jest Czarna Woda, Kośna, no można by było jeszcze z dwie czy trzy tak szybciutko wymienić. Także Wrocław jest położony w dolinie i w dolinie no niesamowicie rzeczne. Jeżeli jest tak niesamowicie rzeczna, buduje się na niej wiele obiektów mostowych. Przyjmuje się różnego rodzaju kryteria, wybierając koncepcję budowy, szczególnie mostu podwieszonego. Czy budujemy most belkowy, czy budujemy most podwieszony. I tym głównym kryterium jest ekonomia, czyli koszty budowy. Tu Państwo widzicie dwie linie pokazane, jak rośnie wraz z rozpiętością mostu koszt budowy takiego mostu. Jeżeli chodzi o most belkowy, pokazany tym kolorem jasno-szarym, to on jest bardziej ekonomiczny do budowy, gdzieś do rozpiętości około 150 metrów, między 150 a 200 metrów od mostu podwieszonego. Jeżeli rozpiętość mostu jest w granicach już 150 do 200 metrów, to bardziej ekonomiczne jest budowanie mostu podwieszonego. Tak często w tej chwili się kieruje tym zagadnieniem, zagadnieniem ekonomicznym, ale no nie zawsze tak było. No przykładem jest most wiszący Grunwaldzki we Wrocławiu, który ma rozpiętość 116 metrów, ale zbudowano go dużym kosztem, most wiszący. No i znowu mam lekkie zacięcie, jeżeli chodzi o prezentację. Most milenijny, widok z boku. Ja już wcześniej powiedziałem, że składa się on ze estakady lewobrzeżnej, mostu podwieszonego, wantowego, mostu belkowego, budowanego metodą nawisową. Tu widzimy ten most belkowy, jest estakady prawobrzeżnej, most podwieszony, że konstrukcja kablobetonowa mostu z przęsłem podwieszonym posiada 15-przęsłowy ustrój nośny. Wsparty on jest na masywnych podporach. Całkowita długość mostu wynosi 973 metry. No, czemu on się tak charakteryzuje? No, przede wszystkim tym, że posiada zmienną szerokość na długości pomostu i ta szerokość wynosi od
24 metrów do 32 metrów, bo na swojej tej długości, czyli prawie kilometra, wykonywane są na tym moście zatoczki przystanków autobusowych i w miejscach, gdzie są przystanki autobusowe i zatoczki, szerokość pomostu jest poszerzona. No składa się on z trzech części. Pierwsza część to jeżeli chodzi o tą estakadę lewobrzeżną, to posiada ona długość 325 metrów i wykonana jest o przekroju skrzynkowym dwukomorowym. W miejscu poszerzenia, tam gdzie znajdują się zatoki dla przystanków autobusowych, ta konstrukcja posiada w przekroju poprzecznym 5 komór. Druga część mostu to jest most wantowy. Posiada on całkowitą długość 290 metrów. Wykonany jest ten pomost podwieszony jako system dwudźwigarowy. I ten dwudźwigarowy system wzmocniony jest poprzecznicami. Poprzecznice są w rozstawie 5,28 metrów. Do poprzecznic są podwieszone wanty. Jeżeli chodzi o sam pylon, to wznosi się on na wysokość 33 metrów. No nie jest on aż tak wysoki, tak? Trzecią część mostu to stanowi ten most nawisowy, który wcześniej pokazywałem tutaj w tym miejscu nad o przęśle środkowym rozpiętości 126 metrów. Oczywiście on jest dosyć mocno eksponowany, jest mostem miejskim. Ciekawie jest wykonana iluminacja tego mostu, no, czyli są wykorzystane te nowe formy ekspozycji obiektów mostowych. No, przede wszystkim to jeżeli chodzi o most, to jest iluminacja. Jeżeli chodzi o malowanie, fakturę i kolorystykę, no również te wszystkie nowe możliwości są tutaj wykorzystywane, jeżeli chodzi o most milenijny. Most ten został wyróżniony, no parę takich wyróżnień zdobył, no według mnie, bo ja jestem działaczem Związku Mostowców Polski, Rzeczypospolitej Polskiej, ale Związek wyróżnił ten most tytułem Dzieła Mostowego Roku 2004, ale również ten most był laureatem konkursu Piękny Wrocław we Wrocławiu i ten Piękny Wrocław to jest co dwa lata przyznawana nagroda i to za lata 2003-2005 i nagrodę przyznano dla generalnego projektanta mostu, doktora inżyniera Marka Jagieły, projektanta Piotra Baneckiego, ale również tą nagrodę dostał inwestor, czyli ZDIG jako występujący w imieniu gminy Wrocław i firma Skanska jako wykonawca. Kolejnym obiektem, który został zbudowany na śródmiejskiej obwodnicy, to jest estakada nad torami. Estakada ta została zbudowana, oddana do eksploatacji w marcu 2007 roku. Generalnym wykonawcą tej estakady było Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. No, realizował to oddział Polskiego Przedsiębiorstwa z Poznania, a głównym projektantem mostu był w ramach Biura Projektów Projektowo-Konsultingowego BBKS Mosty był Sławomir Biegański, Jurek Broś i Romek Hofner. Oni również sprawowali nadzór nad budową tej estakady. Estakada przechodzi nad torami kolejowymi linii Wrocław-Jelenia Góra-Zgorzelec. Tu są pokazywane na tych dwóch pierwszych slajdach wizualizacje do projektu i do oferty na realizację. Długość całkowita obiektu wynosi 493 metry i są one różne w zależności dla której nitki. Jest położona ona w dosyć znacznym łuku i dla nitki zachodniej wynosi ta długość 493 metry, dla nitki wschodniej 377 metrów. To parę zdjęć, jak ta estakada wygląda, ale stanowi ona właśnie bezkolizyjne skrzyżowanie z linią kolejową. Wcześniej tutaj na tej ulicy no, tworzyły się ogromne korki przy zamykanych szlabanach.
na przejeździe kolejowym. Tu już mamy po oddaniu tej estakady do eksploatacji. Tutaj kolejne jeszcze zdjęcia. Kolejny etap budowy obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia to była budowa jej północnego odcinka, czyli przedłużenie od zbudowanego w 2004 roku mostu milenijnego w kierunku dzielnicy Osobowice we Wrocławiu, to jest ulicy Osobowickiej i ulicy, od ulicy Osobowickiej do ulicy Obornickiej i do ulicy Żmigrodzkiej. No, budowa tego odcinka podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap był realizowany właśnie od ulicy Osobowickiej i mostu milenijnego, przedłużenie w kierunku północnym. Tutaj widzimy ten odcinek zaprojektowany. Biegnie on przede wszystkim, przecina linię kolejową Wrocław-Poznań. Jest skrzyżowanie wykonane z ulicą Obornicką, skrzyżowanie dwupoziomowe nad ulicą Żmigrodzką i dochodzi ona do Podświęte, do ulicy Podświęckiej. Drugi etap do ulicy Kamińskiego jest zaprojektowany, no, czeka na swoją kolej do realizacji. Co tutaj, jeżeli chodzi o formę budowy tego odcinka, to również realizowany był on w trybie projektu i buduj, a generalnym wykonawcą była firma Skanska. Dokumentację opracowała firma Biprogeo Projekt, pracująca pod głównym kierunkiem doktora inżyniera Marka Jagieły. Projektantem obiektów mostowych na tym odcinku, wiaduktów i tych skrzyżowań bezkolizyjnych, był magister inżynier Piotr Wanecki. Ten sam projektant, który przygotował wcześniej projekt mostu milenijnego. Czym ten odcinek się charakteryzuje? Przede wszystkim tym, że na tym odcinku przeszło 4-kilometrowym wszystkie już skrzyżowania zostały wykonane jako skrzyżowania bezkolizyjne. Tutaj widzimy ten odcinek z wiaduktem nad linią kolejową Wrocław-Poznań i skrzyżowanie z ulicą Obornicką, skrzyżowanie z rondem. Jeżeli chodzi o sam wiadukt, to on wykonany jest w ten sposób, że jest już w nim przewidziana tak zwana rezerwa pod budowę ulicy Obornickiej jako ulicy dwupasmowej. Czyli jest jakaś perspektywa rozbudowy tego szlaku. Tak wygląda to skrzyżowanie, ten wiadukt nad ulicą Obornicką. I przechodząc dalej, dochodzimy do ulicy Żmigrodzkiej. Mamy te dwa pasy ruchów i tu wykonane są wiadukty. Już wiadukty wzmocnione łukiem. Dwie oddzielne konstrukcje dla każdej nitki. Projektantem, jak zaznaczyłem już wcześniej, tych mostów był magister inżynier Piotr Wanecki. No, rozpiętość tego łuku 74 metry. Jeżeli chodzi o same łuki, to one są jako łuki skrzynkowe, stalowe. Posiadają one zmienną wysokość. W samym tutaj kluczu mają wysokość 1 metra, w wezgłowiach dochodzi ta szerokość ich do 1,42 m. Tak? Dźwigary są wykonane jako żelbetowe o przekroju trapezowym. Pełna wysokość tych dźwigarów nośnych jest 1,20 m. Łuk jest podwieszony do wieszaków. Te dźwigary stanowią ściąg, no, czyli jest to typowa konstrukcja mostu łukowego systemu Langera. Wysokość wyniesienia łuku wynosi 12 metrów. Tak on wygląda w rzeczywistości, już spuszczonym ruchem pod mostem. Troszeczkę muszę przyspieszyć, bo kolejny w trakcie jeszcze nie realizacji, ale wyłoniony jest już wykonawca. Odcinek obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia to jest właśnie ta aleja Wielkiej Wyspy. Wielka Wyspa, tu nie ma kanału żeglugowego i kanału powodziowego, ale mamy tu rzekę Odrę i szczególnie dzielnicę Sępolno.
od ulicy Krakowskiej, od tego węzła dwupoziomowego, pierwszego zbudowanego w 1984 roku, on się zaczyna i pokonuje tereny takie zalewowe, raz, że rzeki Oławy, dwa, rzeki Odry. No znaczne jej odcinki prowadzone są po obiektach mostowych, to są estakady dojazdowe do mostu nad Oławą, poza mostą, łącznie, jeżeli chodzi o obiekty inżynieryjne na tym odcinku, to zaprojektowany jest wiadukt nad ulicą Wilczą, most nad Oławą, most nad Odrą z rampą łączącą prawy brzeg Odry z nowo budowaną ulicą i nad nowo budowaną ulicą. Wiadukt będzie nad ulicą Wittiga. Trzy przejścia podziemne dla zwierząt, przede wszystkim dla płazów, zrealizowane są na wysokości, gdzie Park Szczytnicki dochodzi do tej obwodnicy. I skrzyżowanie są jednopoziomowe, dwa skrzyżowania z ulicą Dębowskiego i z ulicą Olszewskiego. Mówię, że ten odcinek projektowany jest i rodzi się z dużym bólem, gdyż bardzo mocno budowa tego odcinka jest oprotestowana przez mieszkańców, szczególnie mieszkańców osiedla Sępolno. Ale mówię, to już w opracowaniach z tego 1921 roku i pierwszego planu zagospodarowania miasta Wrocławia generalnego z 1926 roku ta droga była planowana. Jeżeli chodzi o ten odcinek przechodzący przy dzielnicy Sępolno, był określony jako Ringstrasse, czyli jako główna trasa przelotowa w tym miejscu. Jak mają wyglądać te obiekty tutaj realizowane? To jest przęsło główne, jeżeli chodzi o rzekę Oławę, przejście. Będzie tutaj most łukowy. Jest niesamowitym wyniesienie łuku do góry, bo sama rozpiętość tego mostu 30 metrów, 31 metrów, a wyniesienie łuku wynosi aż 13 metrów. Są obetonowane stalowe ściągi dołem. Łuk będzie stalowy. Wieszaki i poprzecznice podwieszone do wieszaku. Tak będzie wyglądał ten most, jeżeli chodzi, to jest wizualizacja, jeżeli chodzi o pomost mostu. Szczególnie będzie tu wyraźnie zaznaczony no, taki charakter, można powiedzieć, rekreacyjny tych terenów położonych na rzece Oławie. No, rzeka Oława i te tereny związane z rzeką Oławą to przez długie lata były tereny wodonośne dla wodociągów wrocławskich. Są to tereny no, mało urbanistycznie zagospodarowane i na pewno trzeba poczynić dużo takich czynności, żeby te tereny przybliżyć wrocławiakom. Stąd widać takie platformy widokowe z poszerzonego pomostu, szerokie ścieżki rowerowe. Na pewno będą te mosty stanowiły też dostęp do terenów rekreacyjnych Wrocławia, a szczególnie połączenie z terenami wystawowymi, z Parkiem Szczytnickim, z terenami położonymi na prawym brzegu rzeki Odry. Most w systemie nawisowym, żelbetowy, dwubelkowy, nad Odrą. Dojazdy do tego mostu będą wykonane na żelbetowych estakadach dojazdowych. Także cała długość mostu będzie znacznie większa niż ten most, który jest położony nad rzeką Odrą. Rozpiętość tego mostu nad nurtem to jest 120 metrów. Tak? I skrajne dźwigary mają 70 metrów, drugi 66 metrów. No co jest charakterystyczne, że to jest przekrój żelbetowy, belkowy, skrzynkowy, sporniki podchodnikowe prowadzone są po zewnętrznej stronie i wsparte one są na zastrzałach. Te zastrzały będą wykonane z rur stalowych i te rury stalowe będą rozmieszczone, te podparcia co 3 metry. Tak to jest widoczne tu na wizualizacji, tak, że będzie to taka konstrukcja no, trochę mniej masywna, bardziej ażurowa i na pewno jest to odciążenie tej konstrukcji. To jest przekrój poprzeczny, bardzo szerokie chodniki, ścieżki rowerowe, łącznie te wsporniki chodnikowe posiadają szerokość 5 metrów. Ścieżki rowerowe będą miały około 2,5 metra. No, to typowy przekrój
tej drogi Alei Wielkiej Wyspy. Właśnie mówiłem o tych chodnikach. Chodnik 2,8 metra, ścieżka rowerowa 2,5 metra, jezdnia 2 razy po 3,5 metra. Wizualizacja dwóch skrzyżowań. Jest to skrzyżowanie z ulicą Olszewskiego. Tak już wcześniej zaznaczyłem, jest wyłoniony już wykonawca, projektantem jest Biuro Geoprojekt i firma Waneckiego, Piotra Waneckiego. Wykonawcą głównym jest Banimex w konsorcjum z firmą Asibut. Projekt jest, wykonawca jest wyłoniony, realizacja powinna już nastąpić. Budowa tego odcinka Alei Wielkiej Wyspy, czyli obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, ma być zakończona pod koniec 2023 roku. I kolejne skrzyżowanie z ulicą Krakowską. Kolejna taka inwestycja we Wrocławiu, związana z budową licznych obiektów inżynierskich, była budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli odcinek autostrady A8. Tu widzimy jej przebieg taki ogólny, jeżeli chodzi o plan Wrocławia. Można powiedzieć, że ona nie przebiega za granicami Wrocławia, bo granice są tutaj. Można powiedzieć, że w terenach zurbanizowanych już miejskich, no stąd też były duże problemy, jeżeli chodzi o realizację, no różne odcinki były realizowane. Jeżeli chodzi o długość tej obwodnicy autostradowej Wrocławia, to jest przeszło 34 km. Składa się ona z łącznika Kobierzyce i łącznika Długołęka i właściwej autostradowej obwodnicy Wrocławia o długości niemal 23 km. I na tym odcinku, jeżeli chodzi o obiekty mostowe, nie mosty, obiekty mostowe, tak, bo dotyczy to przede wszystkim wiaduktów, estakad, zbudowano 7 wiaduktów, estakady, 7 wiaduktów nad autostradową obwodnicą Wrocławia, estakady i wiadukty autostradowe to jest 20 obiektów, mosty autostradowe 9 sztuk, przejście dla zwierząt 1 sztuka i wiadukt w ciągu łącznic z drogami to są 2 wiadukty. Jeżeli chodzi o długość tych wiaduktów, to jak widzicie Państwo tutaj na załączonej tabelce, były one dosyć mocno zróżnicowane, od 300 metrów, a najdłuższym obiektem był most autostradowy nad Odrą i nad Stopniem Rędzin, to jest 1742 metry oraz wiadukt określany w nomenklaturze tej budowlanej czy projektowej WA22A. To jest nad polami irygacyjnymi, linią kolejową PKP i ulicą Pełczyńską. To jest obiekt położony już na prawej stronie rzeki Odry. Pola irygacyjne, dawne osadniki ścieków wrocławskich. W tej chwili niezagospodarowane i na tych terenach. Tutaj pokażę tak już szybciutko, bo może nie będziemy kończyć, troszeczkę jeszcze się skoncentruję, jeżeli chodzi o most rędziński i parę informacji przekażę. Tak wyglądały wizualizacje. To jest wizualizacja węzeł stadion. Tak wygląda już ten odcinek autostrady po realizacji. Mamy zjazdy, tu jest ulica Legnicka. Również na ulicy Legnickiej wykonane są nowe odcinki. Tu widzimy jeden wiadukt, drugi, trzeci wiadukt. Nasycenie takimi wiaduktami, nowymi obiektami jest tu dosyć duże. Tym bardziej, że tworzy to taki węzeł autostradowy połączony ze stadionem. Stadion był budowany na Mistrzostwa Europy. Są tu bardzo ciekawe obiekty wykonane. Taki ciekawy pod względem architektonicznym jest wrocławski węzeł przesiadkowy, ale o nim można troszeczkę później. Taki bardzo zintegrowany, bo tu jest i linia kolejowa, i linie tramwajowe, i linie autobusowe, ale łączy się to przede wszystkim z zabezpieczeniem stadionu wrocławskiego. Tak jak pokazywałem wcześniej, tą wizualizację jeszcze tego stadionu tu nie ma na tym, tak? Były wykonywane wcześniej, tak? I głównym projektantem tego odcinka drogowego, jeżeli chodzi o autostradową obwodnicę
Wrocławia konsorcjum biur projektów, jeżeli chodzi o tą branżę drogową i kogłówny to było Arcadis Profil. Tu i wrocławska firma, biuro projektów drugi mostów, BBKS Projekt, gdzie projektanci pracowali pod kierunkiem magistra inżyniera Marka Suchego. Biuro projektowo-konsultingowe Mosty Wrocław, no to najbardziej zaangażowany był profesor Jan Biliszczuk w projekty tych obiektów mostowych i Mosty Katowice. Jeżeli chodzi o generalnych wykonawców, to oni byli bardzo różnorodni. Budowa tego odcinka autostradowej obwodnicy Wrocławia była podzielona na szereg kontraktów. No, trzeba było dużo czasu, żeby wymienić tych wszystkich wykonawców, na którym odcinku jaka firma była wykonawcą. Wracając załóżmy do przebiegu autostradowej obwodnicy Wrocławia. Jak widzicie Państwo, tutaj jest most rędziński widoczny na Odrze, za tym węzłem stadion. Tutaj jest skrzyżowanie z autostradą A4, taka trochę nietypowa kończynka, ale tak to wygląda, że w ciągu autostrady A4 nad autostradą zbudowano 3 wiadukty, tak? Ale również są budowane i na łącznicach, typowe zjazdy. Tu jest taki odcinek, gdzie autostrada A8 przechodzi włącznik Długołęka, a tutaj widzimy, no bo to jest, są zdjęcia sprzed no, kilku lat, około 6 lat, w budowie jest droga szybkiego ruchu S8. No jest to wylot, bo autostrada A8 przechodzi w drogę szybkiego ruchu A8 w kierunku Warszawy. I ten odcinek już jest wykonany. To pokazuje kolejny węzeł, to jest węzeł Północ, położony na wylocie z Wrocławia w kierunku Poznania. Tak ten węzeł wyglądał po oddaniu do eksploatacji autostradowej obwodnicy Wrocławia, te wszystkie zjazdy, ale on został przez już te 8 lat ostatnich mocno rozbudowany. Tak wyglądał w tej chwili. Ja cofnę jeszcze ten slajd, bym prosił, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to rondo, jak ono wygląda tutaj. Tu jest droga S5, czyli droga krajowa w kierunku Poznania. I ten węzeł już wygląda tak po wybudowaniu drogi S5 w kierunku Poznania i węzeł łączy autostradową obwodnicę Wrocławia, wylot to ulicę Żmigrodzką z Wrocławia z trasą szybkiego ruchu S5. Tak to widać, te wiadukty zbudowane na tym rondzie, których wcześniej nie było widać. Jeżeli chodzi o estakady, to najczęściej były one budowane w sposób, określmy, dosyć typowy, w bardzo podobnej konstrukcji, z betonu sprężonego, realizowane były one w technologii nasuwania podłużnego. Dla zmniejszenia ciężaru konstrukcji zastosowano podparcie podchodnikowe przy pomocy zastrzałów z rur stalowych. Założono sprężanie podłużne tej konstrukcji i poprzeczne płyt pomostowych. Tak tutaj widoczny jest jeden obiekt WA19 o długości 770 metrów, podział na przęsła. Przęsła miały tam średnio od 40 do 56 metrów. W przekroju poprzecznym podpory dwusłupowe o sześciokątnym takim przekroju. Cała szerokość takiego jednego słupa podpory to jest 2,5 metra, że są one dosyć masywne. Tak? Tak wyglądają kolejne. To jest obiekt taki położony nad ulicą Żernicką i linią kolejową. Pokażę ten obiekt na zdjęciach. Tak to wygląda z tymi podparciami wykonanymi z rur stalowych, podpory dwusłupowe. Z takich nietypowych obiektów to wykonano jedno przejście
dla zwierząt, ono jest trochę nietypowe, bo najczęściej u nas albo bardzo często budowane są takie przejścia dla zwierząt. Konstrukcja jest wykonana w konstrukcji powłokowej, z blach stalowych. Tutaj wykonano nietypowy łuk żelbetowy. Ten łuk nietypowy nosi dosyć duży naziom ziemi. Tak wygląda te przejście dla zwierząt po wykonaniu. Znowu mały problem z prezentacją, ale to... O, widzimy te przejście dla zwierząt. No ono jest bardzo ciekawe, bo tu można mówić o jego tych parametrach, no ale jest to taki odcinek, który przebiega tutaj blisko Wrocławia, ale w terenach dosyć zalesionych. To była taka potrzeba, żeby zachowując te sprawy związane z ochroną środowiska, wykonać takie przejście przez ten odcinek drogi. No i przechodzimy teraz do mostu autostradowego, tak, mostu Rędzińskiego. I jeżeli chodzi o sam most, ja już wcześniej o tym mówiłem, on posiada łączną całą długość 1742 metry, ale wykonany jest z trzech segmentów. To jest estakada południowa, tak zwana E1, o długości 610 metrów, jest wykonana jako ustrój 11-przęsłowy z betonu sprężonego o przekroju skrzynkowym. Długość przęseł, no nie będę omawiał, mówiłem wcześniej, że często są typowo od 40 metrów. W tym wypadku to jest od 40 metrów do 60. Są te rozpiętości zmienne. Kolejna estakada to jest estakada północna. Posiada ona długość 520 metrów i to jest 9-przęsłowa belka ciągła z betonu sprężonego. Także jest podobna konstrukcja, posiadają one trochę podobną konstrukcję do tych wykonanych w ciągu estakad, ale nie posiadają tych sporników podpartych na rurach stalowych. Pokażę to na zdjęciach, załóżmy ten szczegół konstrukcyjny. No i najciekawszym obiektem jest most podwieszony, most główny. Posiada on rozpiętość 612 metrów i składa się z dwóch przęseł. Każde z tych przęseł ma rozpiętość 256 metrów i są one podwieszone do jednego pylonu. Pylon posiada ciekawą taką konstrukcję w kształcie litery H. Trochę powiem coś na temat podwieszenia, no bardzo ciekawie rozwiązanego i coś na temat tych rygli spinających. I jeżeli chodzi o zawieszenie tego mostu, to głównym projektantem mostu był profesor Jan Biliszczuk. Powiem, że jako Związek Mostowców, tu oddział wrocławski, no żeśmy mocno lobowali za tym, żeby most Rędziński posiadał nazwę, czy był mostem dolnośląskiej imienia profesora Stefana Bryły. Stefana Bryły, projektanta pierwszego mostu spawanego w Polsce na Słudwi. No ale ten projekt nie przeszedł, no, miasto podjęło taką decyzję, że robiło konkurs, ogłosiła Gazeta Wrocławska i w wyniku głosowania została wybrana nazwa mostu Rędzińskiego. To jest taki postarzały rysunek pylonu, to tylko wspomnę o takiej ciekawej inicjatywie, która jako Związek Mostowców, żeśmy wspierali dzieci z Fundacji Mam Marzenie, czyli dzieci chore, żeśmy wysyłali na różnego, spełnialiśmy ich marzenia i spełnialiśmy je marzenia, organizując różnego rodzaju aukcje. Aukcje takie charytatywne i między innymi to był duży rysunek tego pylonu mostu, taki postarzały, że to niby dokumentacja archiwalna, stara, to pięknie oprawiony w ramy i poszedł on na licytację i dzięki uzyskaniu tych pieniędzy, żeśmy kilkoro dzieci wysłali do Disneylandu pod Paryż. Myślę, że mile spędziły te dzieci tam czas. Ale stąd posiadam taki rysunek. Ten slajd wcześniej pokazywałem. Pokażę parę zdjęć. Most Rędziński przecina Odrę na wysokości stopnia wodnego Rędzin. W ogóle Wrocław jest nasycony dużą ilością obiektów hydrotechnicznych. Zresztą określany jest Wrocław, raczej Odra we Wrocławiu jako wrocławski węzeł wodny.
i to nasycenie tych zabytkowych obiektów jest bardzo pokaźne. Ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie zaplanowane w styczniu, gdzie troszeczkę omówię te budowle hydrotechniczne rzeki Odry i sprawy związane z historią i z dniem dzisiejszym rzeki Odry. Tu mamy przekroje poprzeczne i to przekroje poprzeczne w tym przęśle podwieszonym, jak wyglądają, przekroje skrzynkowe z prefabrykowanymi częściami takich tych sporników podchodnikowych. Nie są one już rury stalowe, ale w pełni żelbetowe. Tutaj mamy w technologii, jeżeli chodzi o te przeszłe skrajne mostu, były wykonywane one w technologii nasuwania. Tu mamy taki segment i te kolejności można było tutaj umówić, w jaki sposób każdy taki segment był montowany. Tutaj mamy również przekrój poprzeczny mostu autostradowego rędzińskiego w estakadach dojazdowych. Nie wiem, co to się stało. Tak wyglądają od spodu ta konstrukcja. No najciekawszy jest oczywiście pylon. No pylon to parę takich, załóżmy, ciekawostek związanych z budową tego pylonu. Żeby ten pylon zbudować i zmontować, trzeba było wykorzystywać dźwigo, duże mu dźwigo, ale przede wszystkim o dużej wysokości. Był to wykorzystywany przy budowie dźwigo wysięgu 148 metrów. Pylon ma konstrukcję hybrydową. Hybrydową, czyli składa się z różnych elementów. One się różnią konstrukcyjnie, tak? I nogi pylonu w dolnej części, aż do 170 metra, wykonane są jako żelbetowe. Powyżej, jeżeli chodzi o te ramiona pylonu, jest to konstrukcja zespolona, czyli w ten sposób, że sam rdzeń wewnętrzny z instalacją do podwieszenia lin nośnych wykonany jest jako stalowy i obetonowany. Rygiel, jeżeli chodzi o ten rygiel dolny, jest to belka betonowa sprężona. To tylko podam jako ciekawostkę, jeżeli chodzi o sprężanie tego rygla dolnego, to to sprężanie było zwiększane wraz z budową pylonu, gdyż ten rygiel przede wszystkim pracuje na rozciąganie i te siły wraz z większą ilością tej masy, która przybywała do góry, zwiększały się siły rozciągające i trzeba było to dodatkowo ryglować. I rygiel górny, tutaj na tej wysokości, jest również konstrukcją zespoloną, czyli stalowo-betonową. Rdzeń jest w środku betonowy i jest on, betonowy, jest stalowy, jest on obetonowany. Ta część stalowa z taką komorą posiada wysokość 4 metrów i cały ten rygiel, on też nie jest taki malutki, bo jego wysokość to jest 7 metrów. To są te elementy stalowe tego pylonu w wersji górnej. Te elementy stalowe z urządzeniami do biernego podwieszenia lin nośnych, to pojedyncze takie elementy z swojej wadze dochodziły do 12 ton. Dlaczego to mówię? Że mówi to o sposobie i trudności montażu tego pylonu, no, który ma tą wysokość 122 metrów, że takie 12-tonowe elementy montować do góry i spawać, dopiero później robić szalunki i betonować. Ta konstrukcja żelbetowa pylonów wykonywana była na specjalnym takim rusztowaniu kroczącym przygotowanym przez firmę Perry. Tak wygląda ten pylon mostu rędzińskiego. Ja bym na tym zakończył swoją prezentację, bo mówię, minęły te 2 godziny, na które była prezentacja planowana. Ja tylko pokażę takie 2 slajdy na końcu. Nie jest to koniec.
We Wrocławiu projektuje się kolejne przeprawy, ale jest to związane też z odwróceniem funkcji rzeki w mieście, bo te funkcje były różne na przestrzeni czasu. I taką główną tą funkcją kiedyś to była funkcja gospodarcza. Jeżeli chodzi o rzeki Odry, to były one zagospodarowywane dla potrzeb gospodarczych. No były tam stocznie, stolarnie, betoniarnie, w zależności od tego, co wożono. Były zakłady ZNTK, naprawy taboru kolejowego, wytwórnie prefabrykatu. W tej chwili te tereny poprzemysłowe zabudowywane są nowymi osiedlami, gdzie planuje te nadrzeczne osiedla, zawsze są taką wizytówką miasta i zawsze projektanci starają się je eksponować. I w tej chwili we Wrocławiu jest w trakcie realizacji parę takich osiedli. Ja pokażę tylko dwa takie projekty. Pierwszy to jest projekt osiedla, to jest przy ulicy, tam w pobliżu ulicy Rychtalskiej, to jest koło mostu Trzebnickiego. Są to tereny po dawnych zakładach naprawy taboru kolejowego. I on jest położony nad kanałem miejskim. Tu mam odcinek kanału miejskiego, a tu obok jest Stara Odra, jeszcze kolejne koryto. Te tereny między kanałem miejskim a Starą Odrą planowane jest je wykorzystać jako tereny rekreacyjne. Osiedle ma być połączone mostami i kładkami dla pieszych. Tak? To jest wykonana taka wizualizacja tego osiedla, no, który osiedle jest już w trakcie realizacji. No, zobaczymy, co będzie później z tymi kładkami. Tu jest kolejny projekt budowy nowej dzielnicy biurowo-mieszkaniowej na terenach portu miejskiego. Tu jest pojedynczy basen portu miejskiego. Tu jest most osobowiski, śluza Różanka, Stara Odra i kanał żeglugowy Różanka. Tu mamy Odrę miejską i port miejski. Port miejski będzie cały zabudowany osiedlem i biurami. Również tutaj planowane są mosty na tym osiedlu, ale to szerzej w późniejszym terminie. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie w styczniu. Jak już wspomniałem wcześniej, gdzie będę mówił trochę więcej na temat Odry we Wrocławiu.